Historia. Lekcja 1. Temat: Traktat Wersalski. Nowy ład polityczny. Paryska konferencja pokojowa. W konferencji pokojowej, która odbyła się w Paryżu pomiędzy styczniem 1919 roku a styczniem 1920 roku, wzięły udział delegacje krajów zaliczanych przez zwycięskie mocarstwa do sojuszniczych. Należały do nich państwa południowoamerykańskie, które zerwały stosunki dyplomatyczne z Niemcami, dominia brytyjskie, państwa nowo powstałe oraz te, które odzyskały niepodległość po latach zniewolenia. W rozmowach pokojowych uczestniczyli m.in. Polacy. Do udziału w konferencji nie zostali dopuszczeni przedstawiciele państw centralnych, Niemiec, Austrii, Węgier, Bułgarii, Turcji i bolszewickiej Rosji. Podczas obrad decydujący głos miały trzy mocarstwa: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja. Nazywa się je Grubą lub Wielką Trójką. To jest prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson, premier Francji George Clemas, premier Wielkiej Brytanii Lord George. Wpływ Włoch oraz Japonii, którą interesowały wyłącznie kwestie Dalekiego Wschodu, był niewielki. Przedstawiciele pozostałych państw mogli jedynie przedstawiać swe postulaty. Zwycięskie mocarstwa obradowały w okresie, gdy narody zamieszkujące obszar dawnych monarchii austro-węgierskiej, rosyjskiej, pruskiej i tureckiej budowały niepodległe państwa narodowe. Zwolennikiem tworzenia państw na podstawie kryteriów narodowych był prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson, czemu dał wyraz w ogłoszonym jeszcze w czasie wojny w 1918 roku orędziu, potocznie nazywanym 14 punktami. Dla premiera George'a Clemasa głównym celem politycznym była likwidacja potencjalnego zagrożenia ze strony Niemiec. Dążąc do osłabienia tego państwa poprzez oderwanie od niego jak największych terytoriów, poparł roszczenia Polski do Wielkopolski, Pomorza Gdańskiego i Górnego Śląska. Francuzi nawiązali ściślejsze stosunki z Polską i Czechosłowacją, chcąc wzmocnienia tych krajów. Spowodowane to było niemożnością zawarcia sojuszu z Rosją, która od czasu Kongresu Wiedeńskiego do 1917 roku pozostawała z Francją w dobrych relacjach. W wyniku rewolucji w Rosji władzę przejęli bolszewicy, a sojusz z nimi dla demokratycznej Francji był nie do zaakceptowania. Inaczej na kwestię urządzenia powojennej Europy patrzyli Brytyjczycy. Premier Lloyd George starał się nie dopuścić do nadmiernego osłabienia Niemiec. Postanowienia Traktatu Wersalskiego. Traktat pokojowy między 27 państwami sprzymierzonymi i stowarzyszonymi a Niemcami został podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919 roku. Stało się tak, mimo że początkowo rząd i parlament niemiecki były przeciwne ratyfikowaniu traktatu. Traktat wersalski składał się z 15 części i 440 artykułów. Pierwsza część tego dokumentu obejmowała Pakt Ligi Narodów, stanowiący niezależny dokument, który mógł ulegać zmianom bez konieczności ponownego podpisywania traktatu pokojowego z Niemcami. Stany Zjednoczone nie ratyfikowały traktatu wersalskiego właśnie ze względu na Pakt Ligi Narodów. Rząd amerykański zdecydował się na zawarcie osobnego traktatu pokojowego z Niemcami. Aby zabezpieczyć mniejszości narodowe przed ewentualnymi prześladowaniami, narzucono Czechosłowacji, Grecji, Królestwu Serbów, Chorwatów i Słoweńców
Polsce i Rumunii i tzw. Mały Traktat Wersalski. Na mocy traktatu Niemcy straciły na zachodzie na rzecz Francji Alzację Lotaryngię, a na rzecz Belgii, niewielkie terytorium z miejscowościami Eupen i Malmedy. Zagłębie Sahary przeszło na 15 lat pod zarząd Ligi Narodów, a kopalnie węgla, jako odszkodowanie, stały się na ten czas własnością Francji. Tereny leżące do 50 km na wschód od Renu miały zostać zdemilitaryzowane, to znaczy pozbawione obiektów wojskowych, fortyfikacji, lotnisk i tak dalej. Nadrenia miała być okupowana przez Francję, Wielką Brytanię i Belgię przez 15 lat. Największe straty terytorialne Niemcy ponieśli jednak na wschodzie, gdzie musieli oddać Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. O przynależności niektórych spornych terenów miała zadecydować ludność w plebiscytach. Doprowadziło to do późniejszego przejęcia przez Danię północnego Szlezwiku oraz części Górnego Śląska przez Polskę. Państwo niemieckie utraciło łącznie 13% terytorium i 10% ludności. Ponadto wszystkie niemieckie kolonie trafiły jako tereny mandatowe pod zarząd zwycięskich mocarstw. Za tereny te po rozpadzie Imperium Osmańskiego, to jest tureckiego, zostały uznane również kraje wchodzące w jego skład. Traktat Wersalski znosił powszechną służbę wojskową w Niemczech i pozwalał Niemcom na utworzenie jedynie 100-tysięcznej armii zawodowej. Brak przeszkolonych rezerwistów gwarantował, że Niemcy nie będą mogli w przyszłości nagle zwiększyć liczebności armii i zagrozić swym sąsiadom. Armia ta nie mogła mieć sztabu generalnego ani nowoczesnych rodzajów broni, ciężkiej artylerii, czołgów, samolotów bojowych i okrętów podwodnych. Ponadto Niemcy zostały uznane za państwo w największym stopniu odpowiedzialne za wybuch wojny, obciążone reparacjami wojennymi. Zostały zobowiązane do zapłacenia 20 miliardów marek w złocie na poczet odszkodowań, których wysokość miała być dopiero ustalona. Znaczna część społeczeństwa niemieckiego uznała warunki traktatu wersalskiego za niesprawiedliwe, zbyt surowe. Niemal natychmiast po ogłoszeniu traktat wersalski zaczęto nazywać w Niemczech dyktatem wersalskim. Szybko też pojawiły się głosy, że niemieckie władze powinny dążyć do zrewidowania jego warunków. Traktaty z Austrią i Węgrami. Sytuacja na Bałkanach. W latach 1919-1920 traktaty pokojowe zostały narzucone przez zwycięskie mocarstwa Austrii i Węgrom, państwom powstałym z rozpadu monarchii habsburskiej, oraz Bułgarii. Zaakceptowały one dokonane ich kosztem zmiany terytorialne. Ponadto te kraje obciążono reparacjami wojennymi, a ich armię znacząco zredukowano. Monarchia austro-węgierska została oficjalnie zlikwidowana, a powstała w jej miejsce Republika Austrii otrzymała z jednej strony gwarancję suwerenności, z drugiej zaś zakaz unii z Niemcami. Traktat zakazywał również Habsburgom powrotu na tron Węgier. Porażką mocarstw zakończyła się próba narzucenia Turcji traktatu pokojowego Sevr w sierpniu 1920 roku. Traktat ograniczał suwerenność państwa. Turcy pod przywództwem Mustafy Kemala, zwanego Atatürk'iem, czyli ojcem Turków, wystąpili przeciwko postanowieniom traktatu. Mocarstwa ugięły się pod naciskiem rewolucji Atatürk'a i w lipcu 1923 roku podpisano korzystniejszy dla Turcji traktat w Lozannie. Turcja na mocy traktatu z Lozanny z lipca 1923 roku zaakceptowała rozpad Imperium Osmańskiego. Wielka Brytania otrzymała mandat nad Transjordanią, Palestyną i Irakiem. Francja nad Libanem i Syrią. Cieśniny czarnomorskie, Bosfor i Dardanele, zdemilitaryzowano, a okręty wojenne i handlowe wszystkich państw otrzymały prawo swobodnego przepływu. Austria na mocy traktatu z Saint-Germain-en-Laye,
z września 1919 roku stała się niewielkim państwem o obszarze 84 tysięcy km kwadratowych z ludnością liczącą 6,4 miliona. Warto zwrócić uwagę, że Austro-Węgry miały w 1914 roku około 52 miliony obywateli. Na mocy traktatu Austria zrzekła się terytoriów na rzecz Rumunii, Bukowiny, na rzecz Włoch, Północnego Tyrolu i Triestu, oraz ziem, na których powstały Czechosłowacja i Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Węgry na mocy traktatu z Trianą, z czerwca 1920 roku, utraciły terytoria z ludnością niewęgierską i narodowościowo mieszane. Z 325 tysięcy km2 obszaru pozostało w granicach Węgier 93 tysiące km2. Ludność zmniejszyła się z 20 do niecałych 8 milionów. Węgry utraciły, na rzecz Rumunii, Siedmiogród i wschodni Banat, na rzecz Czechosłowacji, Słowację i Ruś Zakarpacką, na rzecz Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, Chorwację i Wojwodinę. Na utraconych terenach znalazła się liczna mniejszość węgierska. Bułgaria na mocy traktatu z Neisilse, z listopada 1919 roku utraciła, na rzecz Rumunii i północną Dobrudżę, na rzecz Grecji część Tracji, a z nią dostęp do Morza Egejskiego, na rzecz Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, niewielkie obszary pograniczne. Łącznie straty wyniosły około 10% poprzedniego terytorium. Rumunia, obok powstałego w 1918 roku Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, zwanego od 1929 roku Królestwo Jugosławii, była państwem o największym przyroście terytorialnym. Obszar i ludność kraju zwiększyły się o ponad 100%. Królestwo SHS w porównaniu do przedwojennej Serbii powiększyło swój obszar trzykrotnie. Powierzchnia Grecji wzrosła o 50%. Wszystkie te zmiany zaszły kosztem Austro-Węgier, Bułgarii i Turcji, a w przypadku Rumunii, również kosztem dawnej Rosji, której oderwano Besarabię. Państwem, które mimo że walczyło w I wojnie światowej po stronie zwycięzców, nie osiągnęło spodziewanych korzyści, były Włochy. Co prawda uzyskały południowy Tyrol i Istrię z Triestem, nie otrzymały natomiast obiecanej im przez Francję i Wielką Brytanię Dalmacji i kolonii w Afryce. Liga Narodów. Idea stworzenia organizacji międzynarodowej została zawarta w 14. punkcie orędzia prezydenta Wilsona. Jej celem miało być zapobieganie wojnom, zapewnienie pokoju, niezależności i integralności terytorialnej oraz rozwój współpracy międzynarodowej. Decyzję o utworzeniu Ligi Narodów podjęto na paryskiej konferencji pokojowej, a statut Ligi został włączony do Traktatu Wersalskiego i pozostałych traktatów pokojowych. Powołanie Ligi Narodów było próbą stworzenia systemu bezpieczeństwa zbiorowego. Państwa członkowskie zobowiązały się do przestrzegania normy prawa międzynarodowego, nieuciekania się do wojny i pokojowego rozstrzygania sporów. Do grona państw założycielskich zaliczono 27 krajów, w tym Polskę. Zaproszono do niego również 13 państw neutralnych. Poza Ligą Narodów znalazły się dawne państwa centralne, Rosja Radziecka, od 1922 roku zwana Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, oraz Stany Zjednoczone. W 1920 roku skład Ligi Narodów powiększył się do 36 państw. Przyjęto wówczas m.in. Węgry i Bułgarię. Niemcy uzyskały członkostwo w Lidze w 1926 roku, a Związek Radziecki dopiero w 1934. Najwyższym organem władzy w Lidze Narodów było Zgromadzenie Ogólne Przedstawicieli Wszystkich Państw. Każde państwo dysponowało podczas podejmowania decyzji jednym głosem.
Jednak w rzeczywistości najważniejsze decyzje podejmowała Rada Ligi, w której zasiadali przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Japonii oraz czterech a od 1936 roku 11 niestałych członków wybieranych przez zgromadzenie. Do zadań Rady należało m.in. pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych. Funkcjonowanie ładu wersalskiego zależało, wobec zdystansowanej postawy Stanów Zjednoczonych, od potęgi gospodarczej i militarnej Wielkiej Brytanii i Francji, ich współpracy oraz utrzymywania przewagi nad Niemcami i Rosją Radziecką. Zapisz i zapamiętaj. Najważniejsze decyzje powojennego ładu podjęto na pokojowej konferencji paryskiej 1919-1920. Na mocy traktatu wersalskiego podpisanego z Niemcami 28 czerwca 1919 roku, kraj ten utracił Alzację, Lotaryngię, Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie i wszystkie kolonie. Ograniczono też wielkość i uzbrojenie niemieckiej armii. Konsekwencją I wojny światowej było odzyskanie niepodległości przez niektóre kraje, np. Polskę, oraz powstanie nowych państw.
W efekcie wprowadzenia ładu wesalskiego zmienił się układ sił politycznych w Europie, co spowodowało utratę znaczenia dawnych państw centralnych. Warunki pokojowe narzucone pokonanym państwom były uznawane w tych krajach za niesprawiedliwe. Liga Narodów, powołana na mocy traktatu wersalskiego, miała stać na straży porządku ustalonego tym traktatem i zapewnić pokój na świecie. Znaczenie organizacji osłabiło nieprzystąpienie do niej Stanów Zjednoczonych. Koniec. Opracowanie Magister Orestes Kłosowicz.